Zobaczysz, bo zadzwonia na milicja. Nie, nie dzwoń na policję, przyjadą i dadzą na mandat, daj spokój. Daj spokój, Jacek, nie dzwoń tam. Dobra, jak jest z tym dzwonieniem na policję? Kiedy możemy dzwonić, kiedy nie możemy dzwonić i czym jest ta bezpodstawna, mityczna interwencja? Zapraszam. Jasna cholera. Mam wrażenie, że zaraz zaroi się tu od federalnych. Siemano mordeczki, sierżant Bagieta z tej strony. Witam was w to słoneczne w miarę, jeszcze przedpołudnie. Dzisiaj mam wolne, chociaż nie, już nie mam wolnego, dzisiaj w sumie idę do roboty na popołudnie. A porozmawiamy sobie dzisiaj o rzeczy, o której również oczywiście pytaliście mnie gdzieś tam w wiadomościach prywatnych, która była już, miała być poruszona milion lat temu, ale nie była, bo zawsze znajdowało się coś ciekawszego czy bardziej bieżącego do obgadania. Dostaję od was masę wiadomości, na przykład czy w tej sytuacji mogę zadzwonić na policję, czy jak zadzwonię gdzieś tam na policję, policja przyjedzie, okaże się, że tak nie było, to wtedy dostanę mandat za bezpodstawną interwencję i tak dalej, więc jeszcze tytułem wstępu. Mandat za bezpodstawną interwencję faktycznie jest coś takiego i reguluje to artykuł 66 kodeksu wykroczeń, czyli tak zwany fałszywy alarm. Za to grozi do 500 zł mandatu i najczęściej ten mandat jest nakładany z górnej półki, czyli to 500 zł. Przeze mnie, kiedy ja nakładam taki mandat, nie zdarzyło mi się nałożyć niższego mandatu niż 500 zł. Faktem jest, że ja tych mandatów nałożyłem przez swoją ponad 3,5-letnią karierę w policji bardzo mało, może wystawiłem 2-3 takie mandaty, więc sami już widzicie na samym wstępie, jak mała jest ta skala problemu. Może nie jak mała skala problemu, czasami po prostu według mnie gdzieś ten mandat mógłbym nałożyć, ale nie do końca upatrywałbym sobie tutaj winy tego człowieka, a też za nie do końca czasami warto jest nakładać mandat za sam sposób myślenia ludzi, bo bardziej zniechęcisz ich do tego, żeby po tą policję faktycznie zadzwonili kiedyś, niż będzie to miał jakiś faktycznie represyjny wydźwięk, który może odbić się korzyścią dla społeczeństwa. Najczęstsze pytanie, które wy zadajecie mi, to na przykład, nie wiem, siedzi ktoś pod waszym... To jest jakaś błaha sprawa, najczęściej pytacie o błahe sprawy. Przykładowo, jest grupa młodzieży, która stale denerwuje was. Ja znowu mam zgagę. Zapieksa na śniadanie nie była dobrym pomysłem. Sztandarowy przykład z waszych komentarzy, czy z waszych privów, które piszecie do mnie. Jest grupa młodzieży, która stale was denerwuje, bo pod blokiem siedzą na ławce, krzyczą, piją, palą papierosy, śmiecą nimi niedopałkami papierosów, czy łuskami słonecznika. I teraz tak, wy mnie pytacie, czy jeżeli zadzwonicie na policję i policja przyjedzie, a oni do tej pory się ulotnią, to czy wy dostaniecie mandat za bezpodstawną interwencję? Założenie od samego początku błędne, bo interwencja nie jest bezpodstawna, to będzie interwencja niepotwierdzona. Interwencja niepotwierdzona, a interwencja bezpodstawna to są kompletnie dwie różne rzeczy. Interwencja bezpodstawna byłaby wtedy, kiedy oni nie siedzieliby na tej ławce, a wy byście sobie zadzwonili na policję, bo założylibyście, że mogą tam przyjść, zanim policja dojedzie, na przykład. Głupie? No głupie. I wtedy ten mandat by wam się należał i sam bym taki mandat chętnie na was nałożył, bo mam ważniejsze sprawy niż jeżdżenie na takie rzeczy, a uwierzcie mi, że takie coś się zdarza. Jeżeli jest taka sytuacja, że faktycznie macie jakiś stały problem z młodzieżą, która gdzieś siedzi na ławce, pije alkohol, śmieci, drze się, krzyczy, przeklina i tak dalej, obok jest jeszcze plac zabaw, to może warto i faktycznie najczęściej, no jakiś czas dojazdu na taką interwencję, jeszcze w ruchu ulicznym, 15-20 minut, a jeżeli są poważniejsze interwencje, policja może przyjechać za 3 godziny na takie miejsce. To, że ktoś siedzi i spożywa alkohol w miejscu publicznym, naprawdę nie jest poważnym, palącym problemem. Załóżmy przy weekendzie, kiedy mamy na świeczniku bardzo dużo interwencji, patroli jest ile jest i trzeba w pierwszej kolejności obsłużyć oczywiście interwencji, gdzie występuje bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi, gdzie występuje bezpośrednie zagrożenie dla ludzkiego mienia czy wolności. Kiedy na przykład ktoś znęca się nad swoją rodziną w mieszkaniu, co się dzieje notorycznie pod wpływem alkoholu, kiedy trwa jakaś bójka czy pobicie w centrum miasta, kiedy ktoś dokonuje na kimś rozboju albo dokonał właśnie rozboju i można zatrzymać na miejscu sprawców przestępstwa, kiedy ktoś niszczy na przykład kiosk, przystanek autobusowy, to ta wasza interwencja z piciem alkoholu na ławce pod blokiem naprawdę może poczekać. I jeżeli my już dojedziemy na to miejsce, no to nie trudno się domyślić, że po 2 czy 3 godzinach tych osób już tam nie będzie i żadnemu policjantowi nie przyjdzie do głowy, żeby tobie za to wystawić mandat. Kiedy ty dzwoniłeś, ci ludzie na pewno tam byli. Z racji tego, że my dojechaliśmy tam za 2 godziny, to tych ludzi nie ma. I tyle, a jeżeli taki problem się powtarza,
to może lepiej nie dzwonić na policję, bo sami zdajecie sobie sprawę, że są duże szanse, że zanim tam dojedziemy, to ci ludzie po prostu się ulotnią, a po prostu wystosować pismo i złożyć zawiadomienie o popełnieniu wykroczenia, czy zwyczajnie w świecie za pomocą aplikacji Moja Komenda wyszukać sobie swojego dzielnicowego i do niego zadzwonić. Dzielnicowy zwróci sobie bardziej uwagę na ten rejon, będzie sobie tam chodził, zapewne w końcu tą młodzież czy inne osoby napotka i zapewne ukara mandatem. Sprawa kolejna. Nie róbcie czegoś takiego, ludzie robią to notorycznie. Jest coś społecznie dla nich uciążliwego. Tak jak wspomniałem, na przykład młodzież czy stała taka blokowa sebowska ekipa, która siedzi na ławce pod blokiem, pije sobie browarki, rzuca pety i się drze. I w tym momencie schodzi jakiś pan na dół i mówi im: zaś tu drzecie papę, idźcie sobie stąd, bo zadzwonię na policję. A oni mówią: no to se dzwoń. No to on wyciąga telefon i w tym momencie w nerwach, żeby im coś udowodnić, dzwoni na 112, dzwoni na policję i mówi: niech pan posłucha, tutaj grupa osób siedzi pod blokiem, zakłócają mi spokój, drą się, piją browary. Dobra, przyjmujemy zgłoszenie. I w tym momencie oni widzą, że on zadzwoni na policję, więc co robią? Idą sobie. A co robi ta osoba? No stwierdza, że jak oni sobie poszli, to sprawa jest załatwiona i oczywiście nie dzwoni na 112, odwołując interwencji. Potem my przyjeżdżamy za jakiś czas, tylko po to, żeby przyjechać i zobaczyć pustą ławkę. Sytuacja nagminna zdarza się cały czas. Jeżeli macie już taką sytuację, jak teraz podałem, że osoba się wystraszyła, poszła sobie, wzięła sobie to do serca i po prostu się oddaliła, to zadzwońcie na policję i powiedzcie, że odwołujecie interwencję, nie ma już tam tych osób, bo w tym momencie ja mogę być gdzie indziej bardziej potrzebny, albo mogę po prostu jeździć po mieście i wypatrzyć coś ciekawszego niż to, że grupa osób siedzi sobie na ławce. Taka sztandarowa interwencja, niepotwierdzona, której przykład zawsze podaję i który będę chyba podawał do grobowej deski, i to jest super, bardzo sobie cenię ludzi, którzy tutaj nie używają kierunkowskazów, bo ja mam, nie wiem czy wiecie o tym, ale ja mam taką zdolność, ja zawsze mogę przewidzieć to, że gdzie ktoś będzie jechał, pomimo tego, że nie ma włączonych migaczy. Bardzo mi się to podoba. O, komfortowa sytuacja. Pan ma jakiś karton na tylnej szybie, więc nie będzie widział, że nagrywam. Zawsze się o to stresuję, że jadę, ktoś sobie zobaczy we wstecznym lusterku, że nagrywam i powie: o, chyba bagieta jedzie. Dobra, wracając, bo się rozgadałem na jakichś pierdołach. Taki sztandarowy przykład niepotwierdzonej interwencji głupiej, za który należy się po prostu kwit. Już abstrahując od dobrych intencji tej kobiety i pewnie potem wyklinała nas, że chciała pokazać dziecku, jacy policjanci są fajni i przyjaźni, a przyjechali, dali 500 zł mandatu. Kobieta dzwoni na policję, mówi, że ktoś włamuje jej się do mieszkania. Whatever. Albo że ktoś, nie wiem, sąsiad jej zakłóca początek. Cokolwiek, powód jest nieważny. Zabili Kennedy'ego. Przyjeżdżasz na miejsce, otwiera ci uśmiechnięta pani drzwi z dzieciaczkiem przy boku i mówi: widzisz, synku, jak zadzwonisz na 112, to ci panowie przyjadą i ci pomogą. Dziękuję, panowie. Nie, ja tylko chciałam zadzwonić, pokazać synowi, że jak zadzwonię na 112, to wy wtedy przyjedziecie i nam pomożecie. Także dziękuję, nie było czegoś takiego, ja tutaj, nikt mi się nie włamywał do domu. Dzięki, na razie. I zamyka drzwi. No, ogarnijcie, czy to jest normalna sprawa. Zadzwonić na 112 po to, żeby pokazać swojemu synowi, że jak tam zadzwoni, to przyjedzie policja. Wydaje mi się, że można w dziecku wyrobić coś takiego, że jak zadzwonisz na 112, to może się jednak spodziewać, że ta policja przyjedzie. Nie trzeba dzwonić po patrol i kłamać, że ktoś włamuje mi się do domu. Pamiętam, że bliźniacza sytuacja była pokazana w serialu Southland, amerykańskim, który notabene bardzo polecam, serial o patrolówce, który pokazuje dużo prawdy też w naszych polskich realiach. Więc jak widzicie, jest to problem międzynarodowy i problem, który istnieje również na moim podwórku, na moim śląskim podwórku. A taki przykład, to jest bardzo dobry przykład interwencji bezpodstawnej. A interwencja, w której jak najbardziej jest podstawa do tego, żeby zawiadomić służby, a będzie ona niepotwierdzona i za którą absolutnie dostaniecie mandatu, bo też dostałem takie pytanie. Przykładowo, widzicie dym na klatce schodowej. Widzicie dym, kłęby szarego dymu, coś śmierdzi z jednego mieszkania. Dzwonicie na 112, przyjeżdża policja, przyjeżdża straż pożarna, ale do tego momentu wychodzi sąsiad i mówi wam: kurde, sorry sąsiad, przypaliłem sobie frytki na oleju. Już wywietrzyłem, jest gitara. Trochę jeszcze śmierdzi, ale generalnie nic się nie stało. I nie zdążycie oddzwonić, odwołać interwencji. Przyjeżdża JRG, przyjeżdża patrol policji, przyjeżdża karetka. No czy interwencja była bezpodstawna?
No absolutnie nie była bezpodstawna. Zrobiliście to po to, żeby uchronić życie i zdrowie ludzkie, czy tam ludzkie mienie, a że sąsiad wyszedł i powiedział wam, że sorry, przypalił frytki, bywa. Jedyna osoba, która może zostać pociągnięta do odpowiedzialności, może gdzieś ten sąsiad. Bo gdyby on tych frytek sobie nie przypalił, no to najprawdopodobniej przez swoją nieuwagę, no to nie wezwalibyście policji, straży pożarnej i karetki. Ale wam nic nie grozi w tym momencie. Pamiętajcie, nie bójcie się dzwonić na policję, na straż pożarną i na pogotowie, jeżeli nie robicie sobie żartów i nie robicie głupot. Jeżeli nie robicie głupot, nie robicie czegoś złośliwie, to nikt wam nic nie zrobi. Lepiej zadzwonić na policję czy na straż pożarną, jeżeli macie podejrzenie, że dzieje się coś złego, niż jeżeli byście nie zadzwonili i potem całe życie sobie wyrzucali, że ktoś przez wasze zaniechanie stracił życie, zdrowie, majątek, czy stracił kogoś bliskiego. Tyle. Mam nadzieję, że rozjaśniłem wam trochę sytuację. Interwencja niepotwierdzona nie równa się interwencji bezpodstawnej. Nie bójcie się dzwonić na policję czy na straż pożarną. Oczywiście, jeżeli nie zgłaszacie głupot, pamiętajcie, żeby wbić na mojego Face'a, Insta, Discorda, grupę na Facebooku. Zostawcie suba, łapkę w górę, jeżeli wam się podobało. No i to tyle. Do zobaczenia. Na razie. Cześć. Hej.